Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa poranna. Najświętsze serce Jezusa od pierwszego momentu obudzenia się zwracam ku Tobie moją myśl i całe serce moje. Z miłością serdeczną składam Ci hołd czci najgłębszej i uznaję Cię za Pana i Boga mojego. Oddaję Ci wszystko, czym jestem i cokolwiek posiadam, zwłaszcza serce moje i serca wszystkich ludzi. Tę ofiarę serc łączę z Twoją ofiarą na krzyżu. Składam Ci najgłębsze dzięki za to, żeś czuwał przy mnie tej nocy jak najlepsza matka i zachował od wszelkiego nieszczęścia i nagłej śmierci, że dajesz mi czas, abym go mógł używać ku chwale Twojej i udoskonaleniu duszy mojej. Dopomóż mi, abym z pomocą łaski Twojej strzegł się grzechu, wzrastał w cnotach i miłości bliźniego. Łączę myśli moje, słowa, uczynki, modlitwy, prace i cierpienia z zasługami Najświętszego Serca Twego. Czuwaj nade mną, bądź ze mną, błogosław mi, o serce Zbawiciela mego. Amen. Komunia duchowa. O Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham Cię i pragnę się z Tobą zjednoczyć, ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w Komunii Świętej. Przyjdź do mego serca w sposób duchowy. Ukryj mnie w ranie Najświętszego Serca swego. Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu sercu. Amen.
trwa w cierpieniu. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy swojego ludu, a chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłosiernie dla chwały Twojego imienia. Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga, szatana, przez cierpliwość swojego jednorodzonego Syna, daj nam, prosimy, za czcią rozważać Jego cierpienia, z miłości ku nam poniesione i za Jego przykładem w spokoju ducha znosić wszystkie przeciwności. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen. O Jezu, boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego. Błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na
na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu,
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran.
zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Modlitwa w czasie nieszczęścia. Miłosierdziem swoim otocz nas, Panie, Boże nasz, i wybaw od wszelkiego nieszczęścia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, oznacz nas krwią Baranka Niepokalanego, jak oznaczyłeś niegdyś domy swego narodu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O przenajdroższa krwi Jezusa, miłości nasza, wzywaj dla nas litości u Boga Ojca i wybaw nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rany Jezusa mojego, źródła miłości i miłosierdzia, proście za nami łaskawie Ojca Niebieskiego, ukryjcie nas w sobie i wybawcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, Pan Jezus do nas należy, podobnie jak Jego krew i nieskończone zasługi Jego. To wszystko składamy Ci w ofierze, a ponieważ ta ofiara jest Ci przyjemna, wybaw nas, jako że w Tobie nadzieję położyliśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, okaż nam miłosierdzie swoje i spraw, abyśmy żyli i należeli do Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Chryste Zbawicielu, ocal nas mocą Krzyża Świętego
jak ocaliłeś niegdyś Piotra na morzu i zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, a będziemy wybawieni. O Maryjo, Orędowniczko nasza, wstaw się za nami, a będziemy wybawieni. Słusznie nas Pan karze za grzechy nasze, lecz Ty, o Maryjo, przyczyń się za nami, albowiem jesteś naszą najlitościwszą Matką. O Maryjo, w Najświętszym Sercu Syna Twego i w Twoim niepokalanym sercu położyliśmy całą nadzieję. Nie dozwól nam upaść na duchu. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Pan Jezus zachęca nas, módlcie się do mnie przez łzy mojej Matki. Odmawiającym koronkę do krwawych łez Maryja obiecuje, że pomoże w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha. O Jezu przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze
przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu,
wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych, krwawych łez, udzielił nam łask, o którego błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna,
kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen. Duch dobry objawia się czasami darem łez. Płaczę, bo czuję, jak bardzo jestem kochany przez Pana Boga. I to są te łzy słodkie, łzy miłości. Dar łez może być związany z żalem za swoje grzechy. Czuję się kochany przez Pana Boga i widzę, ile Jego miłości w życiu zmarnowałem. Czyli żałuję za swoje grzechy, ale czuję się tak bardzo kochany, przepełniony Bożym miłosierdziem. Łzy mogą być związane ze współczuciem Jezusowi. I to jest doświadczenie wielu osób, które rozważają mękę Jezusa, rozważają drogę krzyżową, rozważają wszystkie tajemnice męki i śmierci Jezusa, czyli tajemnice trzeciego tygodnia. I łzy pojawiają się, bo kontemplują tą miłość Jezusa i chcą być do Niego podobni. Czyli dobry duch to każde przepełnienie miłością i to przepełnienie miłością jest tak duże, że ma objaw w naszej psychice i nawet w naszej biologii, w naszej fizjologii, że nasza psychika już nie może się powstrzymać i wybucha i dlatego płaczemy, ale płaczemy, bo jesteśmy tak kochani, płaczemy i chcemy w tych łzach miłości jeszcze bardziej służyć i chwalić Boski Majestat. Święty Ignacy płacze, bo widzi, jak Bóg go kocha. I przy tym płaczu Ignacy chce pomagać innym, żeby inni też mogli doświadczyć tej miłości Pana Boga. Chce służyć innym, żeby każdy uczeń Jezusa dotarł do takiego doświadczenia. Przy łzach, no Ignacy tak płakał, że jezuici wysłali go do lekarza. Lekarz w Rzymie, okulista, mówi, no może pan płakać, tylko proszę dużo pić. Ale jak się pan powstrzyma, no to też ta wada wzroku nie będzie się posuwać. No bo można tak płakać. Ignacy tak nieprawdopodobnie płakał, że lekarz mu powiedział, czy pan chce widzieć? No chce widzieć, no to trzeba powstrzymać te łzy. Także dużo pijemy w czasie modlitwy, tak żeby było dużo materiału na łzy, ale też jak się pojawiają już wady wzroku, to mówimy Duchowi Świętemu, żeby tak strasznie nas nie pocieszał, żebyśmy tak dużo nie płakali. Więc tu musimy uważać, że są ograniczenia, no bo te aparaty łzowe mogą po prostu wyschnąć, jak nie będziemy uzupełniać płynów fizjologicznych. Także ostrożnie z tym płakaniem. Też trzeba Ducha Świętego prosić, żeby tych łez nie było zbyt dużo. Duch dobry dodaje odwagi, dodaje siły, dodaje wsparcia, popycha do działania. Jego natchnienia zawsze są łagodne. Duch Święty nie potrafi być inny. On jest miłością łagodną, spokojną i jest miłością słodką. Duch dobry usuwa przeszkody i podpowiada nam, dasz radę, do boju zdasz ten egzamin. Za siódmym razem, ale zdasz egzamin na prawo jazdy. Duch dobry podpowiada, zejdź z kanapy świętego spokoju. Duch dobry podpowiada, nie poddawaj się. Duch dobry zachęca do postępu w dobrem. No i to są podpowiedzi bardzo konkretne. Przebacz jeszcze raz. Zaufaj. Nie pamiętaj tej krzywdy. Odpuść. Zostaw. Zapomnij. Nie rozpamiętuj tego, zostaw to, nie rozdrapuj rany, ta rana ma już 37 lat, zostaw tą ranę w końcu. Przebacz 77 razy jak Jezus.
Jeżeli będziemy mieć tego typu podpowiedzi, one na 100% są od Ducha Dobrego. Dlaczego? Bo każda z tych podpowiedzi jest skażona słowami Jezusa. W każdej z tych podpowiedzi można odkryć słowa Ewangelii. I duch nieprzyjacielski nigdy nie posłuży się Ewangelią. Nigdy nie powie, nieprzyjaciel nigdy ci nie powie, żebyś przebaczył. Nieprzyjaciel ci powie, zemścij się. Duch dobry daje wzrost w naszej wierze, nadziei i miłości do Boga. Duch dobry daje odpoczynek. Duch dobry daje pokój, jakiego nie może dać uczniowi Jezusa wrogi świat. Nie ma takiego pokoju, jaki może nam dać Duch dobry. Czym nie jest pocieszenie duchowe? Dobry duch tworzy pociechę. On ją tworzy, to jest doświadczenie. I pocieszenie duchowe, o którym mówi święty Ignacy, jest czystym darem Boga. To jest czysta łaska, najczystsza łaska. Tak jak strapienie duchowe, synonimem jego jest pokusa, tak synonimem pocieszenia duchowego jest czas łaski. I czas łaski nie jest wynikiem starań człowieka. Pocieszenie dostaje. Mogę je dostać w każdych okolicznościach. Pocieszenie to nie jest myśl, nie da się tego wymyślać. To nie jest szczęśliwy zbieg okoliczności, bo wygrałem 6 w totolotku. To jest wydarzenie życiowe, ale niekoniecznie pocieszenie duchowe. To nie jest zdany egzamin na prawo jazdy. To jest zdany egzamin. On mi daje radość, on mi daje satysfakcję, bo się dużo uczyłem do egzaminu, będę już mógł jeździć samochodem, ale to nie jest pocieszenie duchowe. To jest chwila z życiowego szczęścia, życiowej satysfakcji. Pocieszenia duchowego nie da się wytworzyć, nie da się wymyślić, nie da się wykombinować i nie da się kupić. Można mieć najlepszego kierownika duchowego, ale on nie daje pocieszeń duchowych. To nie jest myśl, tego nie da się po ludzku zrobić, nie da się komuś tego dać, bo to jest czysty dar Boga. To czas pocieszenia duchowego, oderwania się od własnego ego, oderwania się od miłości własnej i zanurzenie się w miłości Boga Pocieszyciela. To jest czysta łaska, czysty dar Boży, czysta pociecha, którą walczący i żyjący dla Jezusa uczeń jest obdarowany. Bóg nie zapomina o walczących pod sztandarem krzyża uczniach, którzy przeciwstawiają się dniem i nocą wszelkim diabelskim pokusom. Innymi słowy, uczeń Jezusa nigdy nie jest sam. Pocieszenie duchowe to nie jest euforia, to nie jest stan takiego dobrobytu psychicznego. To nie jest czas optymizmu, to nie jest dobry humor, to nie jest impuls jakiejś radości, to nie jest radość po kupieniu sobie czegoś, to nie jest radość po kupieniu u panów jakiegoś gadżetu elektronicznego. Dla pani to nie jest czas po kupieniu sobie ciuchów, kosmetyków. To są impulsy, to nam daje radość, ale zwykle ta radość się kończy, jak zapłacimy rachunek przy kasie. To jest taka radość z zakupów, żeby nie mylić radości z zakupów z pocieszeniem duchowym. To jest radość. Po prostu pani się cieszy, bo ma nowy krem, bo reklama obiecała, że będzie młodsza o 33 lata. To każdy się cieszy, że ma tak dobry krem. Potem po użyciu pierwszy raz kremu okazuje się, że efektów brak, że znowu się nabrałam na reklamę. Więc tak nie działa pocieszenie duchowe. To jest taka radość i to są wszystkie te zabiegi marketingowe, które chcą nas nakręcić do kupowania kolejnych rzeczy. Zakupy dają nam radość, ale żeby rozróżniać, co jest radością zwykłą, a co jest darem Pana Boga, co jest pocieszeniem duchowym. Thank you.
modlitwa świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa. Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik, płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Powierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Panie, Ojcze Święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium paschalne. Spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, które Jezus Chrystus, umierający na krzyżu, powierzył Matce Dziewicy. Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę, pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, bolesna Matko ukrzyżowanego Zbawiciela, Ty, jak nikt inny, przeżywałaś mękę swego Syna. Twoje przeżycia w bardzo wymowny sposób wyraża obraz ukazujący Ciebie jako Matkę nieustającej pomocy. Widzę na nim Ciebie, trzymającą Dziecię Jezus na ręku i razem z Nim patrzącą w stronę krzyża. Dziś również ja patrzę w tamtą stronę. Proszę Cię, o Najlepsza Matko, pomóż mi z taką wiarą, nadzieją i miłością przeżywać mękę Zbawiciela, z jaką Ty ją przeżywałaś. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tajemnica pierwsza. Chrzest w Jordanie. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, które mi świecą jak słońce blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. Dzięki Ci, Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości i swe boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości. Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą. Jest to dar łaski wielki i niepojęty, który nam duszę przeobraża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Cokolwiek uczynił Jezus, dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc. W obejściu był pełen dobroci i miłosierdzia. Krokami Jego kierowała litość. Nieprzyjaciołom okazywał dobroć, uprzejmość, wyrozumiałość, potrzebującym pomoc i pociechę. W tym miesiącu postanowiłam sobie wiernie odzwierciedlić w sobie te rysy Jezusa, chociaż mnie to wiele kosztować miało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: ja dałam Zbawiciela światu, a Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania. Jeżeli Ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego. Bądź wierna do końca. Ja współczuję z Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie. Oto idę na podbój dusz, wsparta Twą łaską. Jestem gotowa iść za Tobą, Panie, nie tylko na Tabor, ale i na Kalwarię. Pragnę sprowadzać duszę do źródła miłosierdzia Twego, aby na wszystkich duszach odbił się blask Twych promieni miłosierdzia, aby dom Ojca naszego był napełniony. A kiedy nieprzyjaciel zacznie pociski rzucać przeciw mnie, wtenczas jak tarczą, zasłonię się miłosierdziem Twoim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Po przyjęciu Komunii Świętej nagle ujrzałam wieczernik, a w nim Pana Jezusa i apostołów. Widziałam ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus pozwolił mi wejść do wieczernika i byłam obecna. Co się tam działo? Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona. W chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona, ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w wieczerniku. Przez całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gorąco pragnę, aby świat cały poznał tę niezgłębioną tajemnicę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa w obliczu śmierci. Wszechmogący Boże, niezgłębiona Twoja tajemnica i niezbadane Twoje drogi, Ty mnie stworzyłeś i wzywasz znów do siebie. Wszystko, czym jestem i co posiadam, oddaję w Twe ręce. Daj miłość przebaczającą i siły do przebaczenia bliźnim. Weź życie doczesne, a daj życie wieczne i udział w chwale zmartwychwstania. Amen. No.